Proszę się przedstawić, podzielić się pierwszymi wrażeniami, też opowiedzieć, jaki temat jest rekolekcji do kapłanów. Tak. Jestem franciszkaninem, ojciec Piotr Parolowski z Zielonej Góry. Jestem któryś raz w archidiecezji lwowskiej. Pierwsze moje wizyty to jeszcze, gdy byłem klerykiem w seminarium, przyjeżdżałem tutaj na Łyczaków do pomocy na święta wielkanocne. Potem jako diakon, potem miałem tą łaskę przygotowywania archidiecezji do procesji jakubowej, a teraz zostałem poproszony o wygłoszenie rekolekcji do kapłanów archidiecezji lwowskiej. Jest ich 42, spora grupa. Temat świętości kapłańskiej. Patrzymy, jak być dzisiaj świadkiem Jezusa Chrystusa w XXI wieku. Co jeszcze zrobić, aby wyjść do swoich podopiecznych, do naszych owiec? Taki trudny temat dosyć, a jeszcze audytorium takie też nie jest łatwe. No, księża należą do jednych z najtrudniejszych słuchaczy, dlatego że znają te tematy od podszewki i trzeba dobrej często woli, żeby z pokorą przyjąć te prawdy, o których wiedzą, na które często są gdzieś zapomniane, zapoznane i trzeba wrócić do nich. Czy trudno się mówi właśnie do księży diecezjalnych, będąc troszeczkę innego charyzmatu, powiedzmy, jako zakonnik? Czy nie ma to jakichś większych przeszkód? Trudno mi wyrazić tutaj jakieś zdanie, ponieważ też specyficzna ziemia lwowska, ziemia świętych, księdza arcybiskupa Bilczewskiego, prawda, Jakuba Strzemie, księdza Gorazdowskiego. Chodzimy po miejscach świętych. Jak mówić tu o innych tematach, jak nie o świętości? Ziemia ojca Wynantego Katarzyńca, franciszkanina. Więc ta ziemia aż woła o świętość i dzisiaj woła o pokój. Myślę, że księża słuchają. Ten, kto głosi, od razu wie, czy jest słuchany, czy w sercu kapłan mówi: posłucham cię innym razem. Czy trudno było się odważyć przyjechać do kraju, w którym jednak trwa wojna i miejsc bezpiecznych już praktycznie nie ma? Przyznam się, że miałem początkowo opory, gdy zostałem poproszony o wygłoszenie rekolekcji. Wielu moich znajomych prosiłem o modlitwę. Te rekolekcje są omadlane przez nich, bo wiedzieli, że to też się wiąże z jakimś ryzykiem. Widać to w mieście, widać to zaraz po przekroczeniu granicy. Ale czuję się, ojciec, oczywiście, bezpiecznie. Jak u siebie. To bardzo dobrze. Cieszymy się, że możemy tutaj ojca witać. Dziękujemy za wywiad. Dziękuję również. Z Panem Bogiem.